Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, dlatego że udajemy się w miejsce, które znajduje się całkiem niedaleko stąd, gdzieś tam mniej więcej. Jest to plaża, na której jeszcze nie byliśmy. Jest to plaża ze słoniami, z jakimiś innymi jeszcze zwierzątkami, już w sumie nie pamiętam nawet z jakimi dokładnie, ale są tam jakieś różne rzeczy, które warto zobaczyć. Dlatego zapraszam Was do tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, no i obejrzeć ten odcinek do końca. Teraz jeszcze tylko jedno słowo odnośnie tutaj Patong Beach. Zobaczcie, co się wydarzyło tutaj na plaży, a mianowicie jest dużo glonów, dużo takich traw, które wyrzuciło morze. I w tym momencie właśnie zaczynają się dziać dziwne rzeczy na plaży. Morze wyrzuca dużo różnych traw, dużo różnych takich glonów. No i jest brudno i delikatnie śmierdząco. Ale nie tak bardzo, nie tak bardzo. Najważniejsze jest to, że jest tutaj codziennie pełno ekip sprzątających, które to wszystko zamiata do worków i wywożą. Także tyle to jest dobrze, ale obecnie na Patong Beach plaża wygląda tutaj na południowej stronie, tej gorszej stronie, wygląda w ten sposób, tak jak tutaj widać. Dlatego dzisiaj nie zapraszamy Was na Patong Beach, tylko, tak jak wspomniałem, tam idziemy zobaczyć się ze słoniami, idziemy zobaczyć tą plażę, bo jak jesteśmy już tutaj trzeci sezon zimowy, to jeszcze nigdy nie byliśmy na tamtej plaży, a ona jest blisko, jest ze słoniami, jest tam sporo atrakcji, więc kurczę, no dlaczego myśmy tam jeszcze nie byli? Dzisiaj tam idziemy. Do filmu wrócimy za sekundkę. Zainteresowałem się produktami FM Mobile. Jestem teraz ambasadorem tej marki i chciałem Wam pokazać kilka fajnych rzeczy, które oferują. Oferują oni nie tylko abonamenty telefoniczne z nielimitowanymi rozmowami i dużymi pakietami internetowymi, ale także internet domowy oraz mobilny na kartę SIM. Co jednak przyciągnęło moją uwagę i jest tutaj kluczowe, to cashback o wartości minimum 40 zł, który dostajemy każdego miesiąca, a te pieniądze można wydać na produkty w internetowym sklepie FM World. Ciekawi Was więcej? Zapraszam na simfm.pl, gdzie znajdziecie szczegóły oferty FM Mobile. Dobra, jakoś o tej 12 żeśmy się w końcu wyrobili i spadamy na tą plażę. Jak myślisz, Emma? Będzie fajnie? Na koniach. Właśnie, bo ja przed tym zapomniałem, jakie tam są zwierzęta. Trochę mamy tych rzeczy. Piłki, nie piłki, kaski, jeszcze plecak, jeszcze maski do nurkowania. No raczej snurkowania. Strasznie nie lubię tak się obładowywać zawsze, jak jedziemy na plażę, no ale na szczęście mamy na tyle pojemny skuter, że tak, tu możemy dać duży plecak, piłkę, czapki, a tutaj jeszcze wieszamy zamiast kasków to nasze maski. O, powiecie mi tego. Dobra, o, zahacz tam ładnie, o haczyk, tak, o, i teraz, o, teraz możemy, o, tu jeszcze mamy reklamówki, jakieś inne rzeczy, a teraz możemy zamknąć siedzenie i w ten sposób jechać na plażę. Co tu jest? A, tutaj jest gekon, no, w klatce sobie siedzi, a my właśnie czekamy na bilety, jesteśmy na wjeździe, tutaj na tą plażę, ze słonikami, o, kurczaczki tutaj chodzą, koguty raczej, tam jakaś woda się leje, jakaś rzeka. Emi, weź te bilety, weź tu odpala. O, oh, thank you very much. Okay, we can go. Yes, parking inside. Okay. And then we have tuk-tuk free. Tuk-tuk free. For go to the beach. Okay. Okay. If you want to play elephant, you shake on the beach. Okay, okay. So we have to park motorbike and tuk-tuk go to the beach. Tuk-tuk, yes. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Patrzcie, co tu jeszcze jest. Taki tukan ładny. O, z kolorowym dzióbkiem. I on jest tutaj tak na wolności, tu sobie siedzi, tu ma jedzonko i jest tutaj w klatce tukanie taki słodziutki. Tutaj jeszcze są jakieś ptaszki takie z czerwonymi dzióbkami i nóżkami. Emi jeszcze poszła pogłaskać gekona. Okej, okay, już, okej. O kurde, jaki gekon. Chcesz go dotknąć? Co? Jak tam? Szorstki, nie wiem. Szorstki? Nie wiem, jak mam go powiedzieć. Dziwny. Dziwny? Kamek. No. Ale jak on ma łapy, co? Pazury. No. One. Palce ma takie, jak ja prawie. No, wielkie. O, jaki ten jest długi, patrz. Te o. Mm. Nie, bo się nie gryzie. On ma ogon jeszcze tu. No. Jak tam gekon? Dziwna skórka. A dobra, nawracę. Dziwna skórka. A patrz, jakie tam są jeszcze strusie, Emi. Patrzcie, co tu jest. Jeszcze strusie tu są nawet. Nie wiem, czy widać, ale podejdę tu bardziej, tak. Patrzcie, strusie na wolności. W klatce strusie. W
tam jakiś siedzi i tutaj jest drugi struś. Tutaj jakieś miejsce, gdzie stacjonują orły. Patrzcie, jak sobie siedzą orły, ale są przywiązane nogami. No. O, ale wydają dźwięki. O kurde. Komputer mam otwarty i wszystkie rzeczy, ale chyba nic się nie stanie. Patrzcie na to, jak sobie tutaj orzeł siedzi. Jacie. Emi, co to za ptak? No. A patrzcie tam, tam zmierzamy. O, pięknie to wygląda. O, ja cię kręcę, skąd oni go tu mają? Ja pierdzielę, aligator taki. Ja. O, nie dotykaj go. A patrz, jaki tu wąż. No. Grubo. A tutaj orły. No. Dobra, ja tu przyszedłem jeszcze raz do tego orła, z bliska, go zobaczyć. O, ale ptak. Wow. Mega. Tu jest jeden, ale patrzcie na to, tu jest jeszcze większy. Ja pierdzielę. O kurde, nasz transport jedzie. Zaraz właśnie musimy wsiadać szybko i jechać tym na dół na plażę. Ale jeszcze muszę pokazać tego tutaj orła. Ja. Ale ptaszysko wielkie. Ale ma szpony. Chyba mu się pić chce, ale w sumie ma wodę, jakby chciał, to by się napił. Dobra, jedziemy na dół na plażę. Tutaj uwaga Emi, bo cię zdeptam. Dobra, wsiadamy. Okej. Okej. I spadamy. Taka stroma i wyboista droga tutaj nas prowadziła na tą plażę. Dobrze, że jednak jest taki tuk-tuk, który wozi ludzi, bo pieszo to by było bardzo ciężko. O, tutaj nas witają ładnie. Yes, yes, maybe later. Okay. 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 Shower. Okay. 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 Thank you very much. So if you like to do elephant, just come. Okay. Okay. Yes. Okay. Ale malutka plażyczka. Ja pierdzielę. Kurczę, jaka mała plaża. Jak mało ludzi. Myśmy się tu rozzabrali z rzeczami jak na cały miesiąc. Jezus Maria, jeszcze bym wpadł do wody na te kamienie. Wow, no rzeczywiście. O kurde, jeszcze nigdy tutaj takich nie widziałem. Znaczy w Tajlandii nie widziałem takich koralów tu. Ja pierdzielę, jakie ogromne. Tutaj kółka. No fajne miejsce, tylko takie malutkie, ja pierniczę, ale nic, posiedzimy, odpoczniemy, zrelaksujemy się. No właśnie, pytanie jeszcze, gdzie te słonie? Gdzie te słonie? No nic, zobaczymy, ale właśnie popływamy, posnurkujemy, odpoczywamy, w cieniu poleżymy, będzie dobrze. Nie, te słonie trzeba tam iść do nich i oni coś tam, nie wiem, prowadzą albo zawiozą. Zaraz zobaczymy. Ogólnie w tym momencie jest szczyt przypływu, czyli jest najwięcej wody, ile może być w ciągu całego dnia. Dlatego w sumie też chyba ta plaża jest taka mała, bo no tak jest, no. Także dobrze, że nikogo nie ma. Mamy tutaj jakiś kawałeczek pod drzewkiem, na kamieniach, na piasku pomieszanym takim. Rozłożymy się tu, będzie dobrze. Z każdą następną chwilą będzie już coraz mniej wody, więc plaża będzie się powiększać. Będzie coraz więcej miejsca. To, co jeszcze można zauważyć, to, że tam prowadzi droga taka, tam, przez te tutaj drzewa, dalej i tam jeszcze coś można pozwiedzać, także na pewno zaraz gdzieś tam połazimy, popatrzymy, co tu jeszcze jest ciekawego. A ogólnie to mamy takie tutaj te widoczki, które nam się bardzo podobają. A więc tak, zdecydowanie jest tutaj kameralnie, pod tym względem, że jest tutaj naprawdę bardzo mało miejsca. Jesteśmy tylko my sami. Jak ci się podoba, Dorka? Pięknie. Pięknie? Bardzo. Na patą, cudownie. Dokładnie. Bardzo tutaj tak nikogo nie ma. I mamy taką swoją prywatną tutaj plażyczkę, cisza. No tak, tutaj już jest taka o dżungla koło nas. Tu jest tylko tutaj tylko my. I tutaj już woda i tyle. Ja chciałam powiedzieć, że tu jest tak cicho i spokojnie. No właśnie, nie ma turystów, cisza, spokój, nie ma nikogo. Tu już się nasza plaża kończy, a
tam jeszcze ewentualnie można iść coś zjeść, się napić. Co tam jest? Naklejka. A, naklejka. No, tutaj można sobie siedzieć, moczyć stópki w wodzie. Tutaj taka jakaś skała wyrosła na środku. No, dobrze, jest bardzo fajnie. I tutaj widok na całe Patong. Maski mamy już przygotowane. Wszystko poskładane jak trzeba. Emi już jest w wodzie i idziemy posnurkować. No i pojawiły się słonie. Ktoś sobie wymyślił, że może sobie umyć słonia.